Dlaczego w Twoim domu nie ma tego komina? No komina nie ma ze względu tego, że nie chciałem. A czy to jest dobre czy niedobre, no to niech już oceniają internauci, bo ja się na tym nie znam. Jeśli chcielibyście, żeby Piotrek przyjechał na budowę do Was, dokończyć tak jak w tym przypadku, albo rozpocząć instalację, to co Piotrek? Niech dzwonią. O, niech dzwonią? O, już dzwonią. Siemanko, cześć wszystkim. Cześć, cześć. Cześć, jestem dzisiaj u Grześka. Grzesiek jest inwestorem, wybudował sobie taki fajny domek. I chciałem mu zadać pytanie, dlaczego tutaj pracuje pompa ciepła, a do mnie jest ogrzewany gazem. Także to jest pierwsze, co chciałem od Ciebie uzyskać. Tak, może na wstępie ze względów też finansowych na przyłącz gazu. Ogólnie, bo jest tutaj kawałek do głównej sieci i sam koszt przyłączenia gazu plus całej instalacji kotłowni równał się zakupowi pompy. Ta sama, że tak powiedzmy, kwota inwestycji, a plus taki, że można zawsze dołączyć fotowoltaikę, którą chcę zrobić i będzie wtedy już za darmo ogrzewanie. Nagraliśmy kiedyś z Piotrkiem i z Krzyśkiem taki filmik, gdzie Piotrek właśnie wyliczał, tak trochę z głowy mówił wtedy, odnośnie właśnie kosztów gazu i pompy ciepła. Tam wymieniał, że trzeba komin budować, przyłącza robić, tego typu rzeczy, koszty przeglądów. I rozumiem, że Ty sobie właśnie w ten sposób to przekalkulowałeś. Też było na tej zasadzie, że właśnie odpada koszt budowy komina, którego nie ma w tym domu. Później też są koszty dodatkowe w rocznym rozrachunku, kiedy nie używasz powiedzmy gazu, bo będzie płyta, nie płyta, wszystko będzie na prąd, nie używasz gazu i wtedy jest jeszcze, płacisz za przesył, dodatkowy tam abonament, który to też jest tam w skali roku pewnie jakieś, nie wiem, 500-600 zł, nie patrzyłem dokładnie, nie liczyłem tego dokładnie, no ale to jest gdzieś te granice, które są pieniądze, że tak powiem, w złoto wyrzucone. A tutaj tego nie ma, bo prąd tak czy siak musi być. Teraz z drugiej strony można też popatrzeć na to z biegiem czasu, że to była dobra decyzja, bo niestety no, prąd idzie w górę. Ale gaz chyba jeszcze bardziej, prawda? Nie prąd, tylko gaz, że gaz idzie w górę, a prąd, tak jak mówiłem, zawsze można założyć fotowoltaikę i masz wtedy za darmo. Nic cię to już nie kosztuje wtedy, tak? I przy obecnych cenach, przy tym wszystkim, ta fotowoltaika plus pompa bardzo szybko się może zwrócić. Tutaj masz pompę propanową. Propanową R290. 7 kW. Dom ma 150 metrów użytkowego. Ma być docieplony jeszcze 24 z zewnątrz, więc powinno to wszystko fajnie poczuć. Patrząc też na to, że chłopaki przy montażu mówili, że nie warto odpalać, bo nie będzie chodzić, a chodzi i daje radę póki co. Więc da się. Chodźmy do środka, bo zimno tutaj. Mamy minusowe temperatury. Co, jesteśmy wewnątrz domu i tutaj mamy szafę Easy Fast. Easy Fasta z zbiornikiem 190 litrów. Szkoda, że nam się nie zmieściła tutaj pod schodami, prawda? To był taki pierwszy zamiar, ale no niestety źle wyszło z poziomami, już nie chciałem bardziej tam obniżać. Nie chciałem bardziej już tam dołu obniżać, no bo to już by było chyba mniejszy sens, no ale tu też nie jest źle, bo tutaj jeszcze przyjdzie zabudowa kuchenna, więc tego nie będzie widać. Okej. Okay. W domu masz też rekuperację, widzę. Co tak, tutaj rekuperację wygląda, ale to jest, że tak powiem, sam robiłem. Starałem się ją zrobić, chłopaki mówią, że jest dobrze zrobiona, więc nie ma co narzekać. Rekuperator jest na poddaszu. Rekuneta 400. Dobry wybór. Tak. Nie, już właśnie też pierwszy był rekuperator, no i później już tutaj z chłopakami, z Piotkiem rozmawiałem na temat pompy i też było im podpowiedziane, żeby troszkę więcej, a lepszą kupić tą R290. Nie? Świetnie. Powiedz jeszcze, bo to jest taki dosyć kontrowersyjny temat, mianowicie komin. Dlaczego w Twoim domu nie ma tego komina? No komina nie ma ze względu tego, że nie chciałem gazu, a druga rzecz, jest wentylacja mechaniczna, więc komin jest niepotrzebny. No bo jest już
Żeby nie było strat też, to chyba to... Nie było mostka cieplnego. Mostka cieplnego, no a dwa, no jest, skoro jest wentylacja mechaniczna, no to po co mi w ogóle komin, który by mi raz brał miejsce, dwa, no też by utraty ciepła były na tym, nie? Bo by uciekało zawsze jakieś powietrze. Słuchaj, kiedyś puściliśmy też taki filmik odnośnie tego, żeby tych kominów nie budować, bo jest to niepotrzebna strata po prostu energii cieplnej w domu. I mieliśmy po prostu morze komentarzy, że ludzie boją się tego, że przyjdzie jakiś kataklizm, wojna, braknie prądu i nie ogrzeją sobie domu. No. No, nie obawiasz się tego? W dzisiejszej dobie to też nie jest duży koszt zakupu agregatu prądotwórczego, który można podłączyć do sieci i masz prąd. Mhm. Więc troszkę no, paliwa chyba nigdy nie braknie, także tam czy ropy, czy benzyny. I zawsze to jakoś powinno hulać. Czyli nie boisz się tego? Nie boję się ze względu, że i pompa ciepła nie ma, nie bierze takiej dużej mocy prądowej, ani rekuperator, więc wiem, że to na pewno ogarnie mi agregat i będzie ciepło w zimie. I tlen będzie. Tak jest. Także to jest takie, może no nie wiem. Czy, nie, no inaczej, ja się na tym nie znam, ale tak mówię, jak sam ze sobą gdzieś tam wyczytałem sobie w internecie czy coś w tym stylu, no to wyedukowałem tak, że może można to tak zrobić, nie? A czy to jest dobre czy niedobre, no to niech już oceniają internauci, bo ja się na tym nie znam. Super. Jestem samoukiem. Grzesiek, dzięki za rozmowę. Cześć. A ja lecę do Piotrka pogadać z nim tutaj, bo akurat jest na miejscu, opowie nam coś o tej instalacji zarówno pompy ciepła, jak i rekuperacji. No i tak jak mówiłem wcześniej, jest z nami Piotrek. Cześć, witam. Piotrka już chwilę na naszym kanale nie było, mi już się gęba cieszy, że no, jesteś z powrotem. Coś tam nagrywaliśmy, ale jeszcze nie wyleciało, nie? Tak jest. Także Piotrek, no opowiedz coś, co tutaj się wydarzyło na tej budowie, dlaczego klientowi zaproponowałeś pompę propanową, a nie jakąś tańszą? No to mnie zaczęło się od czego? Zaczęło się od tego, że klient potrzebował zrobić, żebyśmy zamontowali rekuperator. Mhm. Może od tego zacznijmy. Instalację całą sobie rozłożył sam, perfleksowo. Poglądał tam tak naprawdę trochę naszych filmików na YouTubie. No i poradził sobie z tematem samemu. Przyjechaliśmy tylko mu zrobić montaż rekuperatora. No i przy okazji dogadaliśmy temat montażu pompy. Tak zdecydował, wymyślił, że nie chce mieć gazu, chce iść w pompę ciepła, nie wiedział do końca jaką. Też troszeczkę się zainteresował, filmików pooglądał i stwierdził, że szafa EasyFastu plus pompa R290 dobre rozwiązanie i w tym kierunku poszliśmy. No i się. Pierwotnie myślał, że uda mu się gdzieś tam wcisnąć wszystkie graty, sprzęty pod tymi schodami, no ale niestety szafa nam nie weszła. A z tego co wiem, to jest chyba wersja szafy, która jest trochę niższa, jest prawda? Niższa, ale i tak by nam nie weszła, tak? Bo ona ma 70 wtedy. Ale tu się fajnie to skomponowało, wszystko dobrze wyszło, bo tak jak widzisz w tym miejscu będzie zrobiona ścianka tak naprawdę i tu będą, nie w tym miejscu tak naprawdę, tylko tu będzie po prostu zabudowa meblowa kuchni. Także tu jest taki schowek. Za plecami kuchni, fajnie się to skomponowało. Szafa, jak wiadomo, zajmuje bardzo mało miejsca. Także to spasowało. Czyli inwestor sobie zrobił sam instalację, z tego co mówił, prawda? Jeśli chodzi o rekuperację. Sam. Porozmyślał to wszystko tak, jak ma być. Działa rekuperacja. O dziwo, mamy ją na poddaszu włożoną. Niestety tak było przygotowane. Piotrek, a jeszcze jedno. Nie boisz się tego, że teraz klienci będą sobie sami rozkładać te rurki, jakbyśmy pokazali wszystko, jak no, to robimy? Powiem ci, że bardzo dużo tak osób robi i no, to pasuje. No. Przyjeżdżamy, robimy rozruch, montaż i są szczęśliwi. Tak? Dużo osób jednak się zdecyduje, żebyśmy przyjechali, bo jest to, jak kupić materiał samemu na 23% VAT, to opłaca mu się, żebyśmy przyjechali. My to zanotowali z 8% VAT-em, no, ale część ludzi jest takich, że samemu rozłoży, nie ma z tym problemu. Jak ktoś chce, to i tak rozłoży samemu, tak? No. A że my im pomagamy. Widzisz, no to chodź na mnie szybko pokazać szczegół techniczny. Widzisz, tak jak tu jest kuchnia, jest skrzynka rozprężna podane mostat i sufit jest obniżony troszeczkę za mało w stosunku do tego, co było przygotowane i w tym momencie rozetka na mostatu się nie mieści, bo tu ma miejsca 3 cm, a rozetka potrzebuje chyba 5. Także trzeba ją skracać. To są takie właśnie detale techniczne, na które trzeba zwracać uwagę, ale generalnie inwestor sobie tu fajnie poradził i powiedzmy tylko te dwa punkty, tylko tak troszkę zaskoczyły. Kolejna ciekawa rzecz to ściany, bo są po prostu przyklejone płyty GK
Nie ma tynków w tym domu. Nie ma tynków. Inwestor wymyślił, że zrobi to. Generalnie inwestor zrobił większość rzeczy w tym domu samemu, bo rekuperację zrobił, zrobił sobie całą podłogówkę, instalację hydrauliczną. Tak naprawdę jak przyjechaliśmy na montaż pompy, Szczepan z inwestorem właściwie podpięli we dwóch całą pompę. Już nie pamiętam, gdzieś się włączyłem chyba wtedy. Także przyjechałem tylko pod końcówkę, żebyśmy już samo odpalenie zrobili. Także bardzo duże rzeczy samemu zrobił. No i między innymi wykleił sobie cały dom płytami GK. Stwierdził, że wyjdzie go to trochę taniej, bo niby go wyszło trochę taniej, i zrobił go samemu. Także ściany samemu, sufity samemu. Nie wiem, czy pokazywał inwestor na takich ciekawych wieszakach. Właśnie. Nie ma żadnego rusztu sufitowego stelaży, tylko tak jak widzisz miejsca na suficie, w których miejscach są to po prostu takie podstawki, je się poziomuje na jeden wymiar i tylko do tego bezpośrednio podkręci płyty. Całkiem fajny system, wydaje mi się. No i tyle. Słuchaj, chodźmy na to poddasze nieocieplone, ocieplone właściwie, tylko na ten stryszek, tak? Bo tam jest rekuperator. Przegadamy sobie dlaczego. Wracamy jeszcze do pompy ciepła, bo to jest istotne i ja muszę to powiedzieć, bo generalnie zrobiliśmy uruchomienie tej pompy ze względu na to, że nas mocny inwestor męczył i mówił, że będzie ją nadzorował, kontrolował i monitorował to wszystko, bo dom jest nieocieplony na tą chwilę. Domek jest, nie pamiętam jaka powierzchnia, ale ze 160-150 metrów może. Jest nieocieplony, pompa jest 7 kW, zapotrzebowanie generalnie, jakby był dom już wykończony, ocieplony, to jest około 4 kW na ten dom, ale w tym momencie bez ocieplenia to jest, przeczuwam, że około 10 albo i więcej. No i w momencie, kiedy my taką pompę uruchamiamy, to trochę nie ma prawa ona działać, tak? Fakt faktem, że puściliśmy ją na grzałkach, grzałki wspomagają pompę i jakoś sobie radzi, utrzymuje nam temperaturę zasilania 30 stopni. No ale trzeba na to bardzo uważać i nie powinno się w sumie odpalać pompy w takim okresie, gdzie są minus, nie wiem, 10 stopni temperatury na zewnątrz, dom nieocieplony, jeszcze nie wygrzany. Tak? Mieliśmy taką kiedyś przygodę, pamiętasz? Tak, jeszcze nie nazwijmy takie przygody, no ale Damianie generalnie nie powinno się robić. Zwracam na to uwagę, żeby wszyscy byli świadomi, tak? Że jest ryzyko, że może, no pompa się męczy wtedy, bardzo się męczy, bo musi iść na cały czas na pełnej mocy, no ale czasem trzeba. Niestety. Pompa się powinna pracować cały czas. Dokładnie. To co? Z pompą chyba tyle. Idziemy zobaczyć ten rekuperator. Specjalnego nie ma, także możemy lecieć na górę. Tak jest. O kurde, o właśnie. O proszę pana. Niebezpieczeństwo budowlane. No, BHP przede wszystkim. Dobra, jesteśmy. Trzymaj mi kamerkę. Uważaj, by się nie odchyliło. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy na górze, no i co? Mamy poddasze. Poddasze jest docieplone pianą. Tak, w ogóle poddasze jest pianą. Sufit poddasza jest pianą. 20... Ile tam było? 20 cm więcej? Ponad chyba. Na skosach jest około 20, tu jest 15. Tu nie pamiętam, ile jest to. No i temperatura to jest taka znośna, nie? Damian, generalnie tak. To też jest kolejna rzecz. W takich warunkach jak tu, co odpaliliśmy rekuperator, nie powinniśmy tego robić. Właśnie, powiedz dlaczego, w takim miejscu raczej nie. To znaczy, generalnie wiesz, że jestem zwolennikiem tego, żeby nie montować rekuperatorów na jakichś poddaszach. Ze względu, że raz dostęp serwisowy, wymianę filtrów, trzeba gdzieś się tam na te strychy pakować, gdzie z reguły jest graciarnia, jakaś problemy i wiem, jakie rzeczy z tym związane. A druga rzecz, że te poddasze muszą być dość mocno ocieplone i tak naprawdę dobrze by było, żeby było ogrzewane, żeby to była temperatura dość wysoka, tak? Czyli załóżmy w domu mamy 22 stopnie, to tu żeby chociaż minimum 15 stopni było. Ale generalnie inwestor sam sobie to rozmyślił w ten sposób, zaplanował, że tu da rekuperator. No tak naprawdę nie ma żadnego pomieszczenia technicznego w domu. No i co? Tak jak widać, tu jest kubatura nie za duża i temperatura jest ok. Tak naprawdę w domu jest 16 stopni teraz utrzymywane i rekuperator chodzi. To wpada na rekuperator 16 stopni na wymiennik, na wyciągu. Teraz mamy chyba z minus 5 na zewnątrz. Jakoś sobie tam działa. Wilgotność bardzo ładnie spadła. Tak naprawdę jak odpalaliśmy pompy, było chyba prawie 80% wilgotność w domu. Nie wiem, ile to było tam, z 3 tygodnie temu? W tym momencie jest 40 parę procent, także
No ale temperatura spadła na zewnątrz, nie? Dość mocno. Mamy chyba minusowe temperatury. No tak, ale przy odpalaniu też mieliśmy minusowe, wiesz? Aha. Bo to było zaraz przed świętami. No generalnie nie powinno się montować w pomieszczeniach. Znaczy jakby tu nie było, by te skosy nie były ocieplone, no to by był dramat, tak? I to już nie chodzi o to, że urządzenie sobie nie da rady, bo urządzenie sobie raczej da, bo ma tą piankę dość grubą. Tyle, że wszystkie te przewody, gdzieś jakieś podciąganie, gdzieś jakaś dziurka, powodowałoby to, że nastąpi jakieś wykroplenie wody i się robią tylko problemy z tego. Plus trzeba by może mocniej doizolować rury, żeby nie traciły parametru. Na razie wygląda wszystko ok. Rekuperator pracuje, tak jak mówię, parametr ma dobry, bo 16 stopni jest na dole, 16 wpada na rekuperator, także nie ma straty. No i tyle, no postawiony tak jak widzisz. Prosto, bez żadnych komplikacji. I tyle. Okej. Okay. Czyli jeśli macie miejsce w jakimś tam pomieszczeniu pod schodami albo nie wiem, w garażu, to chyba lepiej, bezpieczniej na pewno, zamontować tam rekuperator. No same plusy, ja minusów nie widzę, tak? Mhm. Czyli gdy znajdzie jakiś minus. Raczej byś nakłaniał naszych widzów, żeby robili to na dole. No w tym przypadku no, jest jak jest. Zostałeś już taki stan, więc dlatego ten rekuperator jest tutaj. Coraz więcej osób do menu już nie robi w ten sposób, ale jednak jeszcze spotykamy się dość często z takim rozwiązaniem, że jest rekuperator na poddasze. No ale co? Jest dobrze. Działa. Tu jest, tak jak mówię, nieduża kubatura, jest ocieplone, nawet jest temperatura całkiem fajna. Zobaczymy, jak będzie, już jak będzie inwestor mieszkał. Tak. Ja jeszcze raz zaznaczę to, że w tym domu nie ma komina. Inwestor się nie bał. Nie ma. Nie bał się, że przyjdzie zima, braknie prądu. I... No Damian, tak sobie to rozmyślił. Gazu nie chciał, wymyślił, że chce pompę. Mhm. Myśli pewnie o fotowoltaice w przyszłości, czyli trochę będzie miał zawsze taniej ogrzewanie, tak? Mhm. I takie różne rzeczy. Czyli co, trzeba zmienić myślenie na temat budowy domów. Na pewno duża część naszych widzów już wie, o co nam chodzi, ale ci, którzy dopiero przymierzają się do budowy, to powinni trochę poszperać. O! I czujka nam tutaj zadziałała, tak? Dobra, dokładnie. Kończymy, nie rozciągamy tematu. Widzieliście już pompę ciepła, widzieliście rekuperację, brak komina, Piotrka też, także co, żegnamy się. Jeśli chcielibyście, żeby Piotrek przyjechał na budowę do Was, nie wiem, dokończyć tak jak w tym przypadku, albo rozpocząć instalację, to co, Piotrek? Niech dzwonią. O, już dzwonią. Ciekawe, czy to z naszych filmików ktoś złapał kontakt. Jeśli tak, to bardzo YouTube, fajnie. YouTube 2021. Dalej może nie dopisał, czytam. Także tak, dużo osób dzwoni. Większość osób dzwoni coś się podpytać technicznie. Dużo osób samemu próbuje tą instalację jednak rozkładać. No i fajnie, no, tylko że czasu brakuje na rozmowę. Mhm. Tyle w temacie. Tyle. Tak jest. Kończymy na dzisiaj. Dzwońcie do Piotrka. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.